Hej, ja właśnie zwracam tą Sandrę, bo no puściłem sobie w dzień, wam też pokażę, żeby było słychać wyraźnie, nie to co w nocy. To jest niby oryginalna, ale nie mam pewności co do tego. Taka cała czarna kaseta, tylko z naklejką, wygląda mi podejrzanie. No i też brzmi podejrzanie. Zobaczcie teraz, kiedy mogę dać głośniej, jak gra ta niby oryginalna w porównaniu z moją. To najpierw ta niby oryginalna. Dobra, tak chwilę. Być może to samo nagranie na mojej nagranej kasecie jest troszkę w innej wersji, ale zobaczcie. Dobra, kończy się, ale co tu jest następne? Dobrze było, jakby było Secret Land. Ale nie, Everlasting. Także ustawię wam tytułowe z tej oryginalnej kasety Into the Secret Land, czy jak to tam się zwie, ja mówię Secret Land. No jest tutaj pierwsze, jest trochę ucięte i zobaczycie, jaki jest mega szum, syk taki na początku i między utworami. Także chwila, moment, tylko znajdę na jednej i na drugiej kasecie ten sam utwór i wam jeszcze to pokażę. Dobra, najpierw moja kaseta. Może kawałeczek cofnę, żeby przerwę. Patrzcie, daję na maksa. Tu jest taki szum maksymalnie. Tutaj głośniej nie zaszumi. Jest normalny szum, który cichnie, kiedy się zaczyna muzyka. Jest w ogóle niesłyszalny. A na tamtej kasecie strasznie się przebija ten szum. Syczy, nawet kiedy gra muzyka głośno, to słychać ten syk. Słuchajcie chwilę, jak brzmi moja, jak brzmi tamta. Dobra, to była moja, mi się strasznie podoba, brzmi pięknie, mogę ją słuchać non-stop. Teraz posłuchajcie, się skończy rozbiegówka, jaki będzie mega syk, jak się zacznie taśma. O, co to ma być? To syczy, jakby wichura wiała. Okropnie. I strasznie długie przerwy tu są, w ogóle strasznie długo się zaczyna ta kaseta, chyba gdzieś po 20 sekundach. I jeszcze w dodatku jest ucięty początek, zobaczcie sami, Secret Land. Jest uwalone. Ta kaseta chyba nie jest oryginalna, coś mi się zdaje. No już chyba ze 20 sekund minęło, a ona się jeszcze nie zaczyna. O, teraz coś tam poprztykało i dopiero się zaczyna, ale nie jest od samego początku. Kilka sekund jest ucięte. No i słaba jest ta jakość.
słabo, tak bez wyrazu, pływa tak trochę, szum się przebija, a moja... Całkiem inaczej, jakoś tak fajnie, sprężyście, dynamicznie, mocno, detalicznie. Tam jakoś tak, ja to mówię, jakby ołówkiem pisana tamta brzmi. Dlatego ją odsyłam. No i to na tyle. A, jeszcze, żeby było śmiesznie. Oj, znowu mi lampa zgasła, ale nieważne. Właśnie dostałem wiadomość od sprzedawcy, że właśnie zwraca kasę, żebym kasety nie odsyłał. No to jeśli tak, to bardzo dobrze, bo aż tak tragicznie nagrana nie jest. Jest tu co najmniej z 5 moich ulubionych utworków. No inne też da się posłuchać. Na przykład ten akurat jest już pierwszy z drugiej strony, też jest akurat jednym z moich ulubionych. Dalej na drugiej stronie jest kilka utworków, które słabo znam albo wcale, bo ja jakoś tak zawsze słuchałem tych najbardziej popularnych, akurat one mi się tak jakoś najbardziej podobają. No ale jeśli kasetki mam nie odsyłać, no to nie będę na siłę, na upartego jej odsyłał i ją sobie zostawię. Także no tak się kończy przygoda z nagrywaną kasetą. W sumie wyszło całkiem dobrze, bo mam ją za darmo. No to trzymajcie się, hejka.